Kobiety powinny mieć własne konto, czyli własne pieniądze, powinny umieć prowadzić samochód i powinny umieć pływać. Inspiracja i intuicja to w takim kreatywnym myśleniu, w twórczym myśleniu mają się ku sobie i dobrze w tym duacie wypadają. Jeżeli dostaje jakiś impuls, to dosłownie w pół minuty, w minutę jestem w stanie stworzyć sobie jakiś obraz, Banał, takie sztampowość, to jest coś, czego bardzo nie lubię. Precz z banałem, precz ze schematami. No to jest taki system naczyń połączonych, i tutaj trzeba grać w jednej drużynie. To wprowadza rozmówcę w atmosferę taką, w której możemy z niego wydobyć różne informacje, spostrzeżenia, wnioski, które stanowią o wartości tego wywiadu. Do przodu, przejdź do przodu, nie bać się i nie sztampowo. Ty tu tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody. A na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. Dziennikarka, dokumentalistka związana z mediami w Gdańsku, Warszawie i Lublinie. Marketingowiec i szkoleniowiec, wykładowczyni akademicka i laureatka wielu nagród filmowych. Wieloletnia redaktor naczelna magazynu lubelskiego LIFE, a obecnie kierująca zespołem TV UMCS Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka. Przed Wami Grażyna Stankiewicz. Dzień dobry i bardzo mi miło, że zostałam zaproszona do tego niezwykłego programu. No ja cię witam serdecznie, Grażyno i bardzo się cieszę, że znalazłaś chwilę, żeby pogadać. Z tobą zawsze. O, dziękuję bardzo. No fajnie. To ja skoczę do przeszłości twojej, bo ty jako nastolatka to byłaś taka niepokorna trochę, co? Grubo zaczynasz. Nie ma sensu czekać. Mów. No grubo, grubo prawie trzy miesiące w zakładzie kar. No to rzeczywiście. <noise> no ale to nie za przestępstwa Pospolite, może wyjaśnijmy. No niektórzy właśnie się dziwią i pytają się tak delikatnie, a za co? Ja tylko przypomnę, że to był stan wojenny, dekret o stanie wojennym, byłam uczennicą jednego z najlepszych bodaj liceów w Polsce, gdańskiej Topolówki. No i te dzieci były tam takie dosyć niepokorne. No i właśnie za to, za, za zarzut prokuratorski, który brzmiał próba obalenia ustroju PRL siłą. Bo udostępniałaś piwnicę na produkcję ulotek. To, tak, Podobno. jak wychodziłam, wychodziłam do szkoły i wtedy w piwnicy się różne rzeczy działy, których potem sąsiedzi usiłowali się wyprzeć, że ta matryca do drukowania, do wołowania ulotek to wcale nie jest matryca, tylko kawałek deski z jakimś płótnem. Pokrytym farbą, ale to zupełny przypadek. Natomiast rzeczywiście myśmy w takich różnych grupach, niezależnie od siebie, bardzo często drukowaliśmy i kolportowaliśmy na przykład odezwę papieża do młodzieży szkół trójmiasta albo taką znakomitą książeczkę, mini powieść. Wańkowicza zatytułowano Dzieje Rodziny Korzeniewskich. Albo uwaga, coś, na czym kompletnie popłynęłam, czyli Obywatel a Służba Bezpieczeństwa, której nigdy nie przeczytałam. I to był duży błąd. Natomiast przeczytałam przed samym aresztowaniem hmm, hrabiego Monte Cristo i chciałam powiedzieć, że bardzo mi się to przydało. W jaki sposób? Na przykład, jak szyć hmm, dziurę w swetrze za pomocą ości do ryby. O, no to rzeczywiście aż tak było tam w tym tak, areszcie? Hrabia Monte Cristo dokładnie hmm. tak działał. I to mi zostało w pamięci. i Bardzo się te sytuacje literackie przydawały. Powiedz mi o tej, o tej kreatywności w tych czasach działań podziemnych. Ale w tych no przed Przed, a to wiesz, możemy popłynąć i w tej, i w te. Zacznijmy od przyczyn może a na skutkach się później. Skupi. Przyczyny są wielorakie, bardzo szerokie, może nie aż tak bardzo złożone, ponieważ pamiętajmy, to był początek, sam początek lat 80. A więc osoby z mojego pokolenia wychowały się w domach rodziców, którzy przeżyli i doświadczyli II wojny światowej okupacji. Więc ta kreatywność zarówno w okresie okupacji, jak i w latach 50. 60. 70. -tych była rzeczywiście godna pozazdroszczenia, ale tylko dzięki temu udało się tym rodzinom jakoś przeżyć i funkcjonować w miarę normalnie. To też taki był ciekaw... kreatywność. Pytasz o kreatywność. No, jak nie było co jeść w domu, bo trójmiasto było objęte taką specjalną ochroną, czyli na przykład było jeszcze gorsze zaopatrzenie niż w pozostałych miastach w Polsce. Więc moja mama kiedyś zupełnie zdeterminowana, wykonała telefon do pobliskiego sklepu mięsnego na pobliskim osiedlu. Powiedziała: Dzień dobry z tej strony, Stankiewicz, proszę mi przygotować na godzinę 15 kg. Habu, kilogram garkówki, 2 kilogramy cielęcin, co tam jeszcze macie? No, parówki jeszcze mam. To jeszcze poproszę 2 kilogramy parówek. Będę dokładnie o 15. Proszę mi to wynieść i podać odliczoną kwotę, ja będę miała pieniądze przez sobie od razu zapłacić. No i odłożyła tę słuchawkę, tak trochę posiedziała, posiedziała, zerwała się i poszła. No i wróciła potem, jeszcze dłużej siedziała w tym fotelu, bo nie mogła uwierzyć w to, co zrobiła, bo te, ci ludzie rzeczywiście byli zupełnie zdumieni, sądzili, że to jest jakaś niebywale ważna osoba. Moja mama powiedzieli, ile to kosztuje. Moja mama dała te pieniądze i szybko uciekła. <grystanie> Nigdy więcej nie poszła w tamte <grystanie> rejony. <grystanie> rejon. więc mówimy też o tego typu kreatywności, no ale takie były czasy. Taka kreatywność, jakie czasy. A to ja już zaczynam rozumieć, skąd się w takie. biorą dziewczyny jak ty? <śmawiam> Mają takie wzorce? <śmawiam> 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 Ym, tak. Tutaj można wyjść na trochę takie poważniejsze nuty, ponieważ się też wychowałam w domu, gdzie miałam taką trochę dwoistość doznań, ponieważ mój tata był pierwszym sekretarzem partii w miejscu pełnienia swoich funkcji zawodowych, a że był marynarzem, ochmistrzem na statkach handlowych, więc była też taka sytuacja, że dostawał taki prikaz z że partii, że należy wytypować dwie osoby do jakiegoś kolejnego medalu, na przykład imienia Janka Krasickiego i mój tata typował kapitana, który też był w partii siebie i potem jeden drugiemu podpisywał to wytypowanie do tego medalu, a z drugiej strony mój ojciec, który przywoził z zagranicy wydawnictwa kultury paryskiej to, co wydawało się w Londynie, także ja się, mając 14 lat, z dumą mogę powiedzieć, że przeczytałam całego sołżeniczyna, piaseckiego i całe zeszyty wydawane przez Instytut w Paryżu. Rzeczywiście tego było sporo. Mieliśmy dużą bibliotekę, która ta biblioteka zresztą wylądowała w dniu, w którym przyszła służba bezpieczeństwa, aby mnie aresztować. Wylądowała w łazience pod wanną, była upychana przez moją mamę, i moja mama zamknęła się w łazience z psem, do której to łazienki nie chciała wpuścić oficerów służby bezpieczeństwa i mówiła, że no, niestety, bardzo panów przepraszam, ale ja muszę teraz wyprać psa i nie mogę panu wpuścić. Więc to było takie kuriozalne, Absurdalne. No, wydaje się, że to jest niemożliwe w ogóle, ale do czego są zdolni ludzie w momencie zagrożenia, kiedy to zagrożenie już, na, już nas dotyczy, oni to kupili i nigdy do tej łazienki nie weszli. I te wydawnictwa się przechowały w ten sposób. No tak. I ojciec wiedział? Znaczy, ojciec nie wiedział, co robi, nikt go nie denerwował tym. Natomiast, kiedy zostałam aresztowana z grupą kilkunastu osób, moich kolegów, do tata dowiedział się o tym, że zostałam aresztowana na środku Atlantyku z Radia Wolna Europa. No, mało co, nie dostał zawału serca na tym statku, na tym środku oceanu. Bał się wrócić potem do, do Polski, do domu. Bardzo długo wracał z tego strachu, no ale w końcu, jak przyjechał, to prokuratura marynarki wojennej, prokurator uznał, że jest to jedyna osoba w mojej rodzinie, z którą może poważnie rozmawiać na mój temat. I tylko dlatego, że tata za mnie poręczył, jako tak ważna postać w szeregach parki, zostałam zwolniona. No i co daj, bo to te przygody z MO, Milicją Obywatelską, <sum> dla tych, co nie wiedzą to jakoś zaważyły jednak chyba dalej na twoim życiu, nie? Bardzo, bo to był początek niemożności... No Wielczy bilet dostałaś? Tak, ta, niemożności dokonania jakiegokolwiek wyboru. Cała moja klasa, wszyscy moi koledzy i koleżanki dostali się na studia za pierwszym razem. Natomiast ja zdawałam na UJOT. Dobrze bardzo mi poszły te egzaminy. Muszę powiedzieć, byłam bardzo z nich zadowolona, część pisemna, po czym okazało się, że nie mam mnie na liście, na liście przyjętych do drugiego etapu, do ustnego. Poszłyśmy z moją mamą w Krakowie do kolegium Majus, gdzie, była, gdzie mieścił się dziekanat historii sztuki i profesor Wyrozumski, znany bardzo, historyk, autor takiej pięciotomowej historii Polski. Powiedział, że oczywiście wie, o co chodzi. I z takiego starego, historycznego biurka z szuf wysunął z szufladę i wyciągnął z niej moją pracę, która cała była przekreślana, to był papier kancelaryjny w kratkę. Każda strona została przekreślona takim grubym, prawie czerwonym, y kopiowym ołówkiem, i na samym środku pierwszej strony była taka wielka pieczęć y jakiejś bardzo ważnej osoby, jakiegoś komisarza wojskowego i było napisane zakaz studiowania na uczelniach wyższych na terenie PRL. No i się zaczęła jazda, czyli niemożność znalezienia pracy, bo wtedy było dużo pracy i były etaty, a gdzie panienka, panna po maturze w dobrym liceum, mogła pracować bez żadnego doświadczenia, oczywiście w bibliotece. I tak chodziłam od biblioteki do biblioteki, wszędzie, wszędzie mówiono mi, o super, brakuje nam ludzi, młodszych, młodszych bibliotekarzy, proszę jutro przyjść na rozmowę z dyrekcją. Jak na następny dzień przychodziłam na te rozmowy, to się okazywało, że nikt nie wie o co chodzi, mm. jaki dyrektor, jaka praca i tak dalej. I wówczas już nie po raz pierwszy pojawił się w życiu naszej rodziny słynny dziś, ale w takim złym mniemaniu, ksiądz Jankowski, ksiądz prała Henryk Jankowski, który u, u którego w kościele na plebanii, pod plebanią, bo w podziemiach mieściła się taki punkt, mieścił się punkt pomocy aresztowanym, prześladowanym, zarówno taki punkt pomocy materialnej, pra, ale również ze strony na przykład prawników, lekarzy. I yy, on stwierdził wówczas, no to trzeba grażynę wysłać albo w świat, na studia, albo na kul. Wysyłka na świat nie wyszła, ponieważ nie dostałam paszportu. No Oczywi oczywiście. <laughs> tak, wtedy się nie dostawało paszportu. Natomiast przyjechałam na kul. I tutaj zaczęłam studiować. No i co, to historia sztuki, to tak pozornie mało kreatywna rzecz. czyli dla kogoś, kto z takim temperamentem, to jak to w ogóle? I tak i nie. Historia sztuki, ja trochę spodziewałam się, że ta historia nie będzie tym, co chciałabym docelowo robić w życiu. Natomiast tu muszę trochę wrócić jeszcze do historii mojej rodziny. Ja mam starszą siostrę, artystkę, która już wówczas była po Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Bardzo zdolna, utalentowana i od początku wiedziałam, że ja nie mogę uprawiać sztuki, bo po prostu nie mam takich zdolności, nie mam takiego potencjału, ale mogę o sztuce pisać, deliberować. To mi się ogromnie podobało. Jakie ja miałam 10 lat, czyli chodziłam do jakiejś trzeciej klasy podstawówki, moja siostra już była na pierwszym czy na drugim roku akademii. I często w nocy się budzi, jak się budziłam, to ona krzyczała do mnie, jakaś druga, trzecia nad ranie, Nie ruszaj się, bo cię rysuję. W dodatku często było mi zimno, ponieważ ona mnie rozbierała, bo <grym> potrzebowała namalować akt albo jakiś fragment aktu. Ja wtedy się już nie mogłam zasnąć a jej pokój był cały obłożony fantastycznymi albumami o sztuce, które moja mama też za jakieś łapówki kupowała w różnych, zdobywała w różnych księgarniach. Więc ona potem malowała moje portrety, czy rysowała. I ja po prostu często w tych książkach siedziałam, oglądałam. Nie pamiętałam nazw, nazwisk malarzy, autorów, natomiast do dzisiaj mam po prostu wykute na blachę bardzo dużo obrazów, rzeźb, malowideł, różnych rycin, które właśnie poznałam, mając te 10, 11, 12 lat w nocy, kiedy potem szłam taka niedospana do szkoły, wszyscy się dziwili, ja robiłam w nocy, że jestem taka niewyspana i zasypiam na lekcjach. No, a kamera skąd się w łapach twoich znalazła? To tak trochę przez przypadek. Chyba jednak od fotografii się to wszystko mhm. zaczęło. Kiedy ja zaczynałam fotografować, czyli zaraz po maturze, kiedy mi się właśnie wydawało, że to fotografowanie jest czymś takim oczywistym i bardzo prostym, mieliśmy w domu bardzo dobry sprzęt, ponieważ tata, kiedy była wojna na jeziorze gorzkim, to tata za parę dolarów dosłownie kupił kamerę kamerę i poczta takiej francuskiej firmy aparat, który można było zabić, bo on jest bardzo ciężki, metalowy. I tata. Nie znał się na robieniu, ani na filmowaniu, ani na robieniu zdjęć, ale uwielbiał to robić. Ucinał zawsze albo ręce, albo nogi, albo, już co najgorsze, głowę. Nauczesne Natomiast... sposoby kadrowania <laughs> stosował. Tak, to już były lata, przełom lat 60. i 70. u nas w domu. Natomiast świetnym fotografem okazała się moja mama. I dzięki niej mamy bardzo zasobne albumy domowe, naprawdę ze świetnie wykadrowanymi zdjęciami. To mi się ogromnie podobało, imponowało mi. I pomyślałam sobie, że jeżeli moja mama to potrafi, dlaczego ja bym nie miała potrafić. No i po maturze pamiętam, pojechałam na plażę rowerem. Do Jelitkowa. Wcześniej zadzwoniłam do mojego kolegi ze szkoły, starszego, ode mnie już studiował w Politechnice, że przyjechał i pokazał mi, jak robi się zdjęcia. No I no on przyjechał, on był taki techniczny, sam robił zdjęcia, sam je wywoływał i przyjechał na te plaże rowerem i pokazał mi, tu się tak, tu masz przesłonę, tutaj musisz ostrość itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Mówię, dobra, to już sobie dam radę sama dalej. No i on pojechał i oczywiście, jak to taka egzaltowana nastolatka, co mi się podobało, no. To, jak się łączy woda z piaskiem, to jak wystają konary z wody, wydmy. I wydawało mi się, że mam takie gotowe dzieła sztuki w oczach i zaczęłam je fotografować. Bardzo się zdziwiłam, kiedy odebrałam je od fotografa, bo wtedy nie miałam ciemni, w ogóle nie miałam o tym zielonego pojęcia. I kiedy się okazało, że to jest po prostu, no nie będę używała tych słów, ale to się do niczego nie nadaje. To nie tak miało wyglądać. Tak miało wyglądać. Tak. I przyjechałam kiedy przyjechałam tu do Lublina na studia, jakoś dosyć szybko trafiłam do Studenckiego Towarzystwa Fotograficznego na UMCS-ie. Mieliśmy swoją ciemnię i tu zaczęłam poznawać tajniki tej fotografii, a chyba to, co najbardziej, najbardziej to, co jest bardzo ważne w sztuce filmowania i takiej wyobrażaniu sobie tego, jak powinien wyglądać obraz filmowy, to kompozycja, to kadr, to co się w tym kadrze dzieje, prawa ramka, lewa ramka, y, proporcje, no to było niesłychane, ale też te początki były takie do niczego, no, ponieważ taki zaprzyjaźniony malarz, późniejszy rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, mówi: Słuchaj, to ja mam dla Ciebie zlecenie, bardzo cię. ja potrzebuję drzewa, zdjęcia drzew. Różne pnie, fakturę. Jakbyś mogła, zamawiam u ciebie 20 zdjęć ja mówię sobie po tej plaży, że co to za problem? Jadę nad zalew Zębożycki i robię mu zdjęcia. Jeden dzień ogarnę. Jeden dzień ogarnęłam, kochany. Godzinę to ogarnęłam. No i do ciemniej wywołuję. i no i właśnie, i to jest problem. On mi nigdy nie zapłacił tych pieniędzy, bo ja mu nigdy nie dałam tych zdjęć. Natomiast to zdarzenie nauczyło mnie jednego tego, co, czego uczę również i na co może inaczej uczulam moich współpracow młodych współpracowników, to jest fakt, że w kadrze musi być jakiś bohater, i jak zbudować historię, tę narrację wokół tego czegoś lub kogoś. I to mi zostało, i bardzo mi się to przydało w sztuce filmowania. No i co, kamera, ale głównie filmy dokumentalne, tak? A na początku nie były dokumentalne chyba. Jak to było u Ciebie? Od czego zaczynałaś Zaczynałam od informacji. Trzy lata pracowałam w Panoramie Gdańskiej, gdzie robiłam newsy. Sporo rzeczy realizowałam dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, czyli dla Teleekspresu, dla wiadomości, dla Panoramy Warszawskiej. Ale to nie był mój to nie był mój temperament i taka moja, nie moja to nie była moja droga. Ciągnęło mi do czegoś więcej, to po pierwsze i do czegoś, nad czym mogłabym się, przy czym mogłam się dłużej zatrzymać, pomyśleć, przeanalizować, przygotować newsy to jest coś na szybko. Takie sytuacje, kiedy przekazuję materiał do emisji minutę, pół minuty przed emisją, za dużo mnie to kosztowało. To z no niektórzy strony. lubią taki. Te adrenaliny, tak, no? tak. Ale dla mnie to było trochę za dużo. <noise> Potrzebowałam wyciszenia i takiego skupienia się na temacie i zaczęłam robić reportaże. Pierwszy reportaż o takiej rzeźbiarce z Sopotu, która rzeźbiła króla Togo. Nawet dobrze wyszło. No, i utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto pójść tą drogą. I tak też moi y, przełożeni umożliwili mi to w telewizji gdańskiej, i tak to się zaczęło. Mm -hmm. No, zapytam o taką kwestię, bo przecież film dokumentalny to jest fakt, ale też i trzeba go kreatywnie ograć. Dlatego o filmie dokumentalnym mówi się, że to jest taki gatunek pośredni, podobnie jako o reportażu, że przy czym bardziej dotyczy to dokumentu, że on jedną nogą stoi w informacji, drugą nogą stoi w fikcji, w publicystyce. Publicystyka to jest. Ma dosyć dużą dowolność. To jest komentarz, to, jest, to są dywagacje, a więc też ta dowolność nie tylko w przekazie obrazkowym, przebitkowym, ale też w tworzeniu pewnych koncepcji, pewnych tez, stawianiu pewnych tez, wokół których buduje się ten materiał. Tu jest w przeciwieństwie zresztą do reportażu duże pole do popisu dla Twoich odczuć, dla Twoich emocji albo dla. Dlatego, co chcesz w tym sensie wyciągnąć. Od swoich rozmówców, od sytuacji, którą filmujesz, którą chcesz przekazać. Reportaż jest bardziej wymagający w sensie informacyjnym, czyli rzeczywiście trzymamy się faktów. Natomiast dokument ma o wiele większe pole do popisu, ale też zauważmy, on jest znacznie dłuższy. Są oczywiście dokumenty, które mają 10 minut. Ja takie 10 o 15 minutówki też popełniłam. Natomiast zdecydowanie wolę większą formę. Czyli taki format telewizyjny to jest od 26, minut 26, 40, 50, godzina 10. To są formaty filmów dokumentalnych. No i tutaj masz już duże pole do popisu i do zagospodarowania. Nie masz takie ulubione jakieś, nie wiem, chwyty, które kreatywne stosujesz w takich formach? Podobno moje materiały te dokumentalne charakteryzują się tym, że lubię czasami sobie poinscenizować. Wynika to też z tego, że tematyka moich filmów często są to, jest związana z historią. Historię trudno odtworzyć, więc trzeba ją w jakiś sposób właśnie zainscenizować. Jestem specjalistką od robienia wojny secesyjnej za pomocą jednego drewnianego karabinu i jednej, jednej pary butów skórzanych. A można z tego zrobić całą armię i to mam to na koncie. Są to sztuczki filmowe, które mnie ogromnie pociągają w sensie scenograficznym i też takim montażowym i technologicznym. To, jest, to idzie wszystko w parze. No to zdrać z jedną. Może ktoś nas słucha, komu się przyda. Komu się przyda. Była taka scena, ja przez cztery lata miałam swój program w pierwszym programie telewizji polskiej w prime time przed teleekspresem w niedzielę i to były to trzy cykle dokumentalne poświęcone historii Stanów Zjednoczonych, które realizowaliśmy razem ze znanym polskim amerykanistą profesorem Longinem Pastusiakiem. I był tylko jeden problem, trzeba było jakoś zobrazować te opowieści o prezydentach, o żonach prezydentów. I kiedy robiliśmy kobiety, realizowaliśmy kobiety Białego Domu, akurat do jednego odcinka zaangażowałam moją mamę, która już była wtedy dosyć zacnym wieku, i trzeba było pokazać, jak ukochana żona prezydenta umiera. A ponieważ była to niezwykłej dobroci osoba, uwielbiana, e Również wśród plantatorów amerykańskich, ale przede wszystkim przez tych, którzy na plantacji pracowali, a była to plantacja bawełny. Więc wymyśliłam sobie taką oto scenę, że moja mama w przeźroczystej, w prawie przeźroczystej koszuli nocnej będzie takim bardzo wolnym tempie szła na takim podejście, który miał parę metrów. Ostrym światłem ją oświetlimy. Natomiast potem, na to. Chodzenie jej po tym podejście, nagraliśmy spadające wzdłuż horyzontu, horyzonty w studiach telewizyjnych czy filmowych są różnych kolorów, to akurat było czarne, czarne tło. I zrobiliśmy parę tysięcy kulek z waty i bardzo wolno. No wolno w różnych miejscach na 3-4, w różnych momentach rzucaliśmy, kilka osób rzucało wzdłuż tego, tego horyzontu te kulki z waty. Myśmy to nagrali, a potem montażystka nałożyła kilka na siebie. Sytuacji. Czyli moja mama w ostrym świetle taka zwolniona idzie do nieba, i na to montażyska nałożyła ileś razy w różnych sekwencjach te spadające waty, które miały być bawełną, którą zresztą została ta zmarła prezydentowa obrzucona kiedy był kondukt pogrzebowy, stąd był ten pomysł, więc takie rzeczy się właśnie robi. Ty masz na koncie ile? 6, 7 filmów już? Dokumentalnych? Więcej? Jest ich trochę więcej. W sumie mam, jeżeli się chwalimy, no, mam się, ponad pewnie. 400 pozycji antenowych ogólnopolskich i to w większości jest reportaż. Są zacne pozycje dokumentalne. Prawie 180 odcinków tych fabularyzowanych, inscenizowanych cykl, odcinków w ramach tych, właśnie opowieści o prezydentach Stanów Zjednoczonych. Ale tak masz rację, tych głównych filmów takich, może bym powiedziała, tu lubelskich. Jest ich właśnie, jest ich właśnie kilka i też bardzo ważne w moim życiu. Aha, jakiś jest któryś szczególnie z punktu widzenia kreatywności ważny dla ciebie? Historyczny, nieduży, kilkunastominutowy taki dokument, tak a propos takiego myślenia kreatywnego w ogóle, też anegdota, siedziałyśmy na montażu z moją montażystką, producentką filmową, olgą Michale chlebik No i coś montowałyśmy, jak to na montażu dużo się rozmawia między poszczególnymi sklejkami. I ona spytałam się, skąd ty w ogóle jesteś, bo to był jakiś jeden z pierwszych naszych montaży, gdzie ty się urodziłaś, bo coś mówiłaś o poniatowej. Ona mówi, tak, wiesz, ja się urodziłam w Poniatowej, ja się wychowałam w Poniatowej, ponieważ wiesz, mieszkaliśmy na terenie byłego obozu pracy. W takim budynku, w którym mieszkał komendant tego obozu pracy, ja się bawiłam na takim podwórku, bo tam były huśtawki, piaskownica, a wokoło były druty kolczaste. Ja mówię, zaraz, zaraz, moment, o co chodzi? No i to jest właśnie, jeżeli rozmawiamy o kreatywności, w moim przypadku jest tak, że chyba jeżeli dostaje jakiś impuls, to dosłownie w pół minuty, w minutę jestem w stanie stworzyć sobie jakiś obraz, to natychmiast y, pierwsze co, to był tytuł tego filmu: podwórko z widokiem na obóz. Mhm. Y i do czego doszło? Dzięki władzom miasta, Lili Stefanek, świetnej burmistrz, dzięki dyrektorce Domu Kultury, Małgosi Piskor, a przede wszystkim fantastycznym mieszkańcom, udało nam się zgromadzić prawie setkę chętnych do zagrania w tym filmie. Filmie, który opowiada o powstaniu w Puniatowej na terenie świeżo założonego miasta, jeszcze niezamieszkałego, ponieważ założonego w 1939 roku na terenie wykarczowanego lasu. Gdzie powstały, powstały hale pod zakłady radiofoniczne, które miały zacząć swoją działalność w pierwszych dniach września, jak wiadomo, do tego nie doszło, nie dojechała tam żadna maszyna, natomiast puste budynki mieszkalne i te hale zostały zagospodarowane na obozy najpierw dla jeńców radzieckich, a potem dla Żydów przywożonych z Warszawy, a nawet z Wiednia, gdzie funkcjonowała, funkcjonował oddział fabryki Tebensa, który. Szył odzież, między innymi dla armii niemieckiej, która, która wyruszyła na wschód, i to było niebywałe. Ja uwielbiam ten film, a to z powodu tego ogromny sentyment mam, ponieważ tam zaangażowała się lokalna społeczność i muszę opowiedzieć koniecznie tę sytuację. Mianowicie przyszło dużo młodych ludzi. I była taka scena, którą nagrywaliśmy w hal, w jednej z tych hal, i y, polegała ona na tym, że nagrywaliśmy ją po zmroku, już było ciemno, i y, mieliśmy jeden mundur, SS, 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 i w ten jeden mundur y, udało się te, w ten mundur wejść, w, 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 zmieścić chłopakowi ze szkoły, ze szkoły średniej, który był największym y, Huligan w tej szkole, on był niewysoki i drobny. Natomiast na ofiarę zgodził się ofiarę zgodził się zagrać. Chłopak, który miał z Met 90, był dosyć taki postawny, i mieliśmy też pejcz. Nie powiem skąd, on był oryginalny z tego czasu, i uwaga z tego obozu. I ten sesman okładał tego wielkiego chłopaka tym pejczem, a koledzy. Jeździli na wózku takim mleczarskim do rozwożenia mleka. Tam Maciek Kazimierski siedział z kamerą, a Andrzej Chlebik szybko takie kręgi robił wokół tego słupa, o który się opierał ten bity, a lał go tym pejczem ten SS-man. I ja to obserwowałam z bardzo daleka, ponieważ no trzeba było zejść z linii wzroku kamery. I... Okazało się nagle, tak patrzę, że ta koszula, no, prawie już przecieka krwią, a ten młodszy chłopak, ten mniejszy SS-man, po prostu autentycznie bije taką, na długim łuk ręki dosyć daleki, że mocno go rzeczywiście uderzał. Nie powiedziałam mu, że on ma na takiej krótkiej ręce, na takim krótkim nadgarstku go bić. No i ja przerwałam bardzo szybko ten, po jakim, może nie tak szybko, ale po jakimś czasie e, przeprosiłam go. On rzeczywiście był lekko skatowany ten wysok chłopak. Ten młodszy taki całkiem był zadowolony z tej sytuacji. Scena wyszła znakomicie. Ona jest szalenie, m, trudno mówić o tej temat, ale ona rzeczywiście wyszła bardzo filmowo. No i na następny dzień, y, następnego dnia, y, nagrywaliśmy jakąś scenę przy sadzie, przez który uciekły udało się uciec dwóm kobietom z rzezi w czasie tych słynnych dożynek nocy fest I idzie matka z tym pobitym chłopakiem, tym i myślę, sobie, o matko, to teraz będzie będzie, się to działo. się będzie działo. I podeszła do mnie ta pani, ja już chciałam ją przepraszać, że naprawdę nie był taki nasz zamiar, a ona wzięła moją rękę w swoje dłonie i mówi do mnie tak, ja pani bardzo dziękuję, ponieważ mój syn nigdy nie przeżył lepszej lekcji historii jak ta, która go wczoraj spotkała. On to, co tu się wydarzyło, a pamiętajmy, że społeczność poniatowej bardzo jednak ży, żyła przez wiele lat i myślę, że dzisiaj również to, tym, tym wydarzeniem. On nigdy bardziej niczego nie przeżył, co jest związane z historią i z tym miejscem. Ja pani bardzo za to dziękuję. No to ja powiedziałam, że ja bardzo przepraszam, że myśmy tak, że tak powiem, źle potraktowali jej syna, nawet nic się nie stało. To wszystko jest po coś, nic się nie stało. Bardzo pani dziękuję. Więc jest też takie podejście bardzo otwarte. Ten film niedługi, jak na dokument, około 15 minut, to był jedną z nagród, wyróżnienie specjalne na jednym z międzynarodowych festiwali multimedialnych. Jakoś doskonale sobie radzi, jest pokazywany i cieszy się dużą popularnością. Ma bardzo dużo odsłon. Hmm. Po prostu była autentyczna scena. Same autentyczne sceny były, to jeszcze mogę jedną dodać. Uciekały dwie dziewczyny, nastolatki, takie może 12-14 lat. Była taka scena autentyczna, którą znamy z pamiętników jednej z tych uciekinierek, kiedy nagie w noc listopadową uciekały przez ten właśnie stary sad. Chcieliśmy oddać autentyzm tej sytuacji. Mieliśmy kamerę na takim budowlanym podnośniku, która cały czas się trzęsła i to też było dosyć trudne. Mieliśmy fajne światło, noc, środek nocy. I na sygnał dziewczyny, taką wyznaczoną drogą uciekały, biegły. I one a było już zimno, no tak koło minus jeden, minus dwa, były w takich cienkich halkach, były ubrane w cienkie halki, miały takie dwie, trzy warstwy bardzo grubych skarpetek, ale tak bez, bez tych ściągaczy, żeby tego nie było widać, ale żeby ochronić stopy. I na końcu tej drogi stali rodzice w kożuchach, i one dobiegały, ponieważ była potrzeba nakręcenia tej sceny kilka razy, żeby ona jak najlepiej wyszła, i na końcu tej trasy one dobiegały, wtulały się w ojców, którzy przykrywali je sobą i tymi kożuchami, i dawali jej dziewczynkom do picia herbatę z rumem, żeby po prostu nic się im nie stało. Scena wyszła fantastycznie i pomimo upływu lat, ile razy ją oglądam, ile razy pokazuję ten materiał no, moim współpracownikom czy studentom, muszę powiedzieć, że zawsze w tym samym momencie czuję takie dreszcze. Można zobaczyć gdzieś Tak, w internecie. oczywiście. Zapraszam. Podwórko z widokiem na obóz jest w internecie, proszę. Na YouTube? No. nie pamiętam, czy na YouTube na VOD jest mhm. na pewno. No Także zapraszam. To koniecznie. Jak masz linka, to prześlij to damy co sobie chętnie ja obejrzę i myślę, że słuchacze też. Trochę w inny temat teraz pójdę, bo wspomniałaś o tej wychowawczej roli powiedzmy twojego filmu. Ale ty zasiadasz we władzach takiej fundacji bezmiar. Cudowne. Znalazłem. No. Cudowna, i proszę Państwa, jaka misja? Robercie jest to fundacja, która uwaga zajmuje się sportem. Specjalizuje się w Nordic Walking i w różnych takich sytuacjach związanych z rekreacją. I z uprawianiem sportu w taki fajny, zdroworozsądkowy sposób. Ja czasami nawet z nimi chodzę z kijami, bo organizują, to już teraz jest nawet wpisane w jakąś koronę lubelszczyzny, słuchajcie. Są również organizowane maratony. Tak, ja tam jestem w Radzie. No to fantastycznie. To też damy na pewno linka. Może ktoś będzie chciał związkuć będzie, będzie nam bardzo po, miło. Po, po spacerować z kijami albo bez kijów, nie wiem. Kobieta na medal też taki, taką nagrodę dostałaś. To jest bardzo miłe. Co roku z okazji 8 marca, Święta Kobiet, redakcja Gazety Wyborczej rozpatruje różne zgłoszenia i honoruje takim wyróżnieniem kobiety, które zdaniem członków redakcji zasługują na taką aten większą atencję, może zwrócenie uwagi na ich działalność, na charakter tej działalności, na aktywność tych pań. Mhm. No i trochę też podsumowując, napisali o tobie gdzieś. Yy, yy, specjalistka od rzeczy pięknych i trudnych. Co to znaczy? <laughs> Jeden z moich dyrektorów tu z telewizji lubelskiej został, został dyrektorem TVP Historia, pan Doroszuk. I y, dzwonił do mnie raz na jakiś czas y, z, Wor z Woronicza i mówi, wie pani co jest taki temat do zrobienia, czy pani mogłaby to zrobić, pani sobie świetnie z tym da radę. I ja mówię, ale to wie pan, to jest jakaś, no nie bardzo mówię, ani temat, ani miejsce. Proszę Pani, ja muszę, muszę to zrobić, czy powinienem to zrobić, a kto to zrobi lepiej niż Pani? No i to jest też właśnie, myślę, jeżeli to jest rozmowa o kreatywności, jak podejść do tego, żeby yy, chcąc albo mając potrzebę, albo oczekiwania szefów na przykład, zlecenio, zleceniodawców yy, zrealizować jakiś materiał. Jak to zrobić, żeby to rzeczywiście. Że jeżeli już to robię, jeżeli się tego podejmuje, jak to zrobić, żeby to rzeczywiście było interesujące dla szerokiego grona odbiorców. Ale też, żeby się nie wstydzić później samemu. No tego, właśnie, nie? o to chodzi. I tutaj też taka anegdota. Dostałam taki temat, który nie bardzo mi leżał. To była któraś tam rocznica podpisania aktu Unii Lubelskiej. I sporo się działo, no ale jakby to ująć. No i myśmy to z Olgą Michalę zmontowały. Ale czegoś tam ciągle brakowało w tym filmie. I myślę, kurczę, no. Nie do końca, no, że, jakby to zrobić, żeby to był takie tip-top i żeby rzeczywiście ludziom się podobało. I jest taki moment, ja mówię, wiem, dajmy same westernowe muzyki. No, i mamy tam takie kawałki w rodzaju samo południe, i tak dalej, i tak dalej, ale są też takie dużo bardziej podkręcone te muzyki. Cały, fi cały materiał, to reportaż był chyba taki około 15-minutowy, właśnie budowała oprawa muzyczna składająca się z takich mocnych, westernowych muzyk. Jak się tylko włączyłoby w radio, to człowiekowi się od razu chce żyć, bo to jest takie bardzo mocno, dużo energii w, ty w tych. Dźwiękach jest i jak przegrywali nam to panowie w realizacji, już do wyeksportowania tego materiału do Warszawy, to chodzili różni nasi koledzy z telewizji wzdłuż korytarza i mówili: Matko, co tam się dzieje w ogóle? O co chodzi? Co tu jest? I zachodzili właśnie do działu realizacji, żeby sprawdzić. A to się okazało, że to jest rocznica podpisania Unii Rubelskiej, ale właśnie na kanwie tego opracowania dźwiękowego. Więc myślę, że z każdej sytuacji można wybnąć i tak, jeszcze bardziej podkreślić, tylko trzeba właśnie mieć pomysł i myślę, że takie niebanalne myślenie. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że banał, takie sztampowość, to jest coś, czego bardzo nie lubię. I to mnie zawsze inspiruje, jak zrobić inaczej, żeby było, żeby nikt się tego nie spodziewał, żeby zaskoczyć w takich prostych sytuacjach, które są przez nas spodziewane. Jest teraz taki nurt design thinking. Zapisałam się nawet na jakieś szkolenie czy warsztaty i okazało się, że jest to dochodzenie do jakichś rozwiązań przez, poprzez środki empatyczne, że trzeba wysłuchać tego, kto jest zainteresowany jakimś przedsięwzięciem, wsłuchać się w jego potrzeby i tak dalej, zaproponować mu jakieś takie niebanalne rozwiązania. Jestem Matko Boska, przecież my to robimy od zawsze. Jak nie sztampowo myśleć? A, i, I myślę, że w tym takim myśleniu o kreatywności jutra, tego, co jest jeszcze przed nami, że dla mnie to jest jeden z bardzo wiążących elementów, jak dochodzić do pewnych rzeczy, y, odrzucając takie sztampowe myślenie, stereotypowe i wkładając to coś takiego zupełnie nowego, również w kombinacji z innymi środkami przekazu, z innymi narzędziami. Trochę to się wiąże, nie wiem, z taką ideą zmieniania świata na lepsze. Masz coś takiego, czy nie masz takiej potrzeby? Nie, nie. Myślę, że jestem za małym żuczkiem, żeby tego dokonać. Natomiast chciałabym swoją aktywnością zawodową pokazać ludziom różne tematy, różne sytuacje, różnych bohaterów i, i moje widzenie. Świata i ich e, takimi obrazami i takimi słowami, jakie chciałabym usłyszeć, albo jakie chciałabym przekazać. Tak myślę. Dlatego... Jakie to są na przykład słowa, które chciałabym <laughs> usłyszeć? Czasami, czasami proste, ale użyte w zależności od kontekstu. Tutaj wracając do filmów film o Marcinie Różyckim. Dla mnie bardzo głębokim, bo z tak zwanymi uciekającymi zdjęciami. A uciekające zdjęcia są wtedy, kiedy bohater na przykład choruje i spodziewamy się tego co najgorsze. Czyli proste rozmowy o ważnych sprawach, ale w taki sposób czasami nas mocno zaskakujący, bo aż tak bardzo prawdziwy i przez to bolesny. Myślę, że to moc słowa do tego moc obrazu, moc dźwięku to ważne. No, to skoro mówisz o mocy słowa i obrazu, to przechodzimy płynnie do magazynu lubelskiego live, którego byłaś redaktorką naczelną przez wiele, wiele lat. No to pismo utrzymać na w sumie tak wysokim poziomie, bezpłatne na dodatek, to nie lada wyczyn moim zdaniem. A Dużo osób myślało, że nasza redakcja zajmuje piętro jakiegoś niezwykle nowoczesnego wieżowca. Tak, no tak myślałem na początku. Że pracujemy na co najmniej kilkunastu makach, że mamy sztab ludzi, że ta redakcja jest rozbuchana. A tak naprawdę robiliśmy to pismo w trzy osoby zasadniczo, bo Piotr Nowacki, wydawca, ja zajmowałam się całą redakcją i na szczęście zawsze też mieliśmy sekretariat redakcji i grafika, więc ten nasz zespół był bardzo niewielki. Natomiast koncepcja była taka, żeby się opierać na całym mnóstwie dobrych piór, interesujących piór, osób, które interesująco piszą, oraz fotografów. Fantastyczna przygoda, 8 lat. Jako redaktor naczelna, jeszcze parę miesięcy we współpracy z Andrzeją Goziarą. I yy, ogrom, tak, ogromna przygoda, powrót do korzeni, czyli do dziennikarstwa prasowego. No właśnie, a jaka była twoja wizja, jak zaczynałaś tam pracować w, w LIFE? No, musiałaś mieć jakąś swoją wizję na to jak, to, jak to ty chcesz poprowadzić? Na pewno zależało mi na tym, aby przybliżyć czytelnikom osoby, które są fantastyczne, zajmują się bardzo interesującymi rzeczami, ale które nie są znane z imienia i nazwiska. I myślę, że taką jedną z mocnych stron life'a właśnie było również to, że pokazywaliśmy, przedstawialiśmy takie osoby ale też, że te teksty o tych osobach były głębokie, przeanalizowane, dobrze napisane. No dzięki temu też pozyskaliśmy spore grono świetnie piszących dziennikarzy, którzy do tej pory na przykład nie byli dziennikarzami, ale u nas stawiali swoje pierwsze kroki. Niektórzy zostali przy tym i dalej bardzo dobrze, interesująco piszą. Druga sprawa to była, to mi zależało na tym osobiście, no taki regionalizm. Uwzględnić. To jest bardzo ważne. Lubelszczyzna jest szalenie interesująca pod wieloma względami, nie tylko pod względem kulinarnym. I takich cykli myśmy tam mieli kilka. Druga rzecz to był wiodący wykład okładkowy. Też mi zależało, żeby uczynić z wywiadu sztukę dla sztuki, czyli nie zaczynać banalnie tych wywiadów, tych rozmów, ale wejść dosyć głęboko bohatera w jego emocjonalność, w jego potrzeby, w jego postrzeganie świata. Kiedyś czytałam znakomity wywiad Teresy Torańskiej, bodaj z ambasadorem Polski w Rosji, który nagrała z nim jakiś czas po katastrofie smoleńskiej i mieli rozmawiać o tej katastrofie, natomiast ona pierwsze pytanie było mniej więcej takie, co zimno było? To wprowadza rozmówcę w atmosferę taką, w której możemy z niego wydobyć różne informacje, spostrzeżenia, wnioski, które stanowią o wartości tego wywiadu, o temperaturze, o, no właśnie, o poziomie tego wywiadu. I wydaje mi się, że spora część tych wywiadów, sporą część tych wywiadów tak udało się przeprowadzić. Ale Mówią. jeszcze nie skończyłam, bo A, to, to są wywiady. <laughs> Fotografia. Zdjęcia. To dla mnie było od początku bardzo ważne i chciałam, aby takie było moje dążenie, aby ja było tej, tego serwisu fotograficznego było jak najwięcej właśnie serwisu autorskiego. Czasami też bywało tak, że ktoś po prostu przesyłał zdjęcia i mówił, słuchaj, a może się przydadzą? I nagle się okazało, że mam cztery strony wolnego miejsca. W numerze, jesteśmy za chwilę, idziemy do druku i dostaje po prostu jakiś rewelacyjny materiał fotograficzny. Po prostu jest genialny. I tu udało się właśnie skoptować wokół Life'a sporą grupę tego środowiska fotograficznego. Wśród nich sporo osób, które to były, dla których to były początki, a dzisiaj znakomicie sobie te osoby radzą już na własną rękę. Więc to jest jedna, kolejna rzecz, a już jakby zamykając, to jest jeszcze strona wizualna całości, czyli oprawa graficzna. Starałam się, żebyśmy byli w tym wydawnictwie konsekwentni, żeby za każdym razem live był interesujący. No, powiem szczerze, nie zawsze nam to się udawało tak na 100%. Chyba nie było numeru, który wyszedłby spod pod mojej ręki, który w 100% by mnie satysfakcjonował pod każdym z tych względów, bo no, czasami trzeba spuścić ston, czasami trzeba zamieścić materiały, które trzeba zamieścić. Krótko mówiąc, ale myślę, że jako całość, Live jakoś zapisał się w wydawnictwa, wydawnictwa lubelskie i osiągnął. Swoją markę i renomę. Tak, ja też tak myślę. Też bardzo mile wspominam czas, kiedy współpracowaliśmy tam właśnie przy tej okazji. Ty lubisz się rzucać na takie nowe wody? Bardzo. Zaryzykować? Tak. Wszystko? Tak. Bardzo lubię ryzykować, choć chyba czym jestem starsza? Ten, to ryzyko jest takie mm, ostrożniejsze. <laughs> Ale jeżeli ktoś przychodzi i mówi: Słuchaj, jest pomysł, jest projekt do zrobienia. Mm, zazwyczaj mówię tak, jeżeli wiem, że jestem w stanie, domyślam się, że jestem w stanie na różnych obszarach swojej działalności temu sprostać. Moja mama miała takie powiedzenie: Bierz. A potem się zastanowisz, jak, 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 to rozwikłasz, jak to zrealizujesz, ale bierz. I moja mama jeszcze, no, znaczy, ona w ogóle była autorką takich powiedzeń, że jak się chce interesującego mężczyznę poznać, to należy chodzić albo na wyścigi konne, albo na no. <ścoughs> korty tenisowe. I jeszcze mówiła, miała takie ciekawe powodzenie, powiedzenie, że kobiety powinny mieć własne konto. Czyli własne pieniądze, powinny umieć prowadzić samochód i powinny umieć pływać. Nigdy jakoś nie miałam okazji zapytać jej o to pływanie. To, co chodziło z tym pływaniem? Czy to nie? przynośnia, czy rzeczywiście? Wydawało mi się, że rzeczywiście moje przyjaciółki, z którymi czasami o tym rozmawiamy, dochodzą do wniosku, że jednak była to przynośnia. Ale nie dopytałam nigdy o, o, o konkret. No tak, to zostawmy też. Tajemnicę <laughs> rozwikłaną. Jeden projekt czy wiele naraz? Potrafię i tak, i tak. <laughs> Jest to trudne ale ciągle sobie daję radę. Mam kolegów, którzy w ogóle nie potrafią myśleć równolegle i działać równolegle, jeżeli mają jakiś projekt. I to są głównie mężczyźni, chciałam zauważyć. Mm -hmm, tak, że jeżeli, wiem coś na ten temat. Tak, jeżeli wchodzą w jakiś projekt, to wyłączają się na jakiś określony czas i zajmują się tylko tym i nawet nie są w stanie, nie potrafią obsłużyć bardzo prostych, nawet takich komunikacyjnych sytuacji, żeby do kogoś odzwonić albo odpisać, bo są zajęci. I ja robię Projekty równolegle. równolegle. Miałam kiedyś taki czas, że robiłam jednocześnie film duży, robiłam, przygotowywałam pewną grupę do wyborów samorządowych i jednocześnie realizowałam taki duży event międzynarodowy z wielką konferencją międzynarodową, ze, ze, ze scenografią, kiedy miałam stworzyć ze scenografii w plenerze zamek. Zamek, taki, wiesz, renesansowy, co najmniej. I wszystko się udało i te trzy sytuacje się udały. To, był ba to była bardzo in intensywna i interesująca jesień, ale tak. Powiem, y jest teraz takie określenie na osoby, które <coughs> lubią pracować last minute. To nie jest tak, że ja odsuwam coś na ostatni moment, bo, bo, bo mi się nie chce, ale zauważyłam w sobie, że y to last minute, nie dzień wcześniej, ale powiedzmy miesiąc wcześniej, trzy tygodnie wcześniej, wyzwala we mnie a o wiele, przez tę adrenalinę, wyzwala we mnie więcej mocy. Mobilizacja. To jest niesamowite. Mhm. Potem oczywiście tydzień nie żyję, ale też trochę inaczej nie potrafię. Mhm. No właśnie miałem zapytać, czy to by się w ogóle zdarzają takie okresy, że nic nie robisz, nad niczym nie pracujesz. Odłogiem po prostu. Zdarzały mi się, dopóki nie zaczęłam pracować, dopóki nie zaczęłam pracować w budżetówce. Bo tutaj ciągle się coś dzieje i jestem jednak uzależniona kontraktem i koniecznością pozostania w, stałej, w stałym kontakcie. W dyspozycji. Tak, i w dyspozycji i w kontakcie ze współpracownikami. Ale to ogromnie trudne, i chyba jest coraz gorzej z tym, to też może z wiekiem przychodzi, żeby pojechać na wakacje, to te wakacje nie wiem, ile powinny trwać Dwa-3 tygodnie, żeby dopiero tak około drugiego tygodnia, żeby rzeczywiście się odciąć, ale nie potrafię. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że jestem takim trochę nietypowym pracownikiem budżetówki, bo ja nie zamykam pracy o godzinie 16 czy 17. Ja również lubię pracować. Lubię podkreślam to z całą świadomością. W soboty i w niedzielę, bo tego się nauczyłam, kiedy robiłam live'a, kiedy realizowałam, kiedy realizuję filmy, na no to nie ma czasu. Moja mama kiedyś powiedziała, znowu wracam do tej mojej mamy, ty nie jesteś pracoholikiem, ty po prostu lubisz pracować. I to jest prawda. I nie wyobrażam sobie życia bez pracy. A studentów uczyć też lubisz? Bardzo. Czego bardzo. ich uczysz? O, wielu rzeczy, gatunków dziennikarskich, reportażu, e, publicystyki politycznej, <noise> różnych rzeczy, e, informacji. E, za każdym razem, jak przychodzę na nowe zajęcia, tam już jestem Matko Boska, nic z tego nie będzie. A potem oni mnie zaskakują. Ja też dużo czerpię z tych młodych ludzi, bo oni mają już zupełnie inne myślenie, nie tylko w sensie takiego myślenia o życiu, o tym, co dla nich jest ważne, ale też yy, myślenia pracami, które realizują, yy, tym, jaki mają potencjał, który jest dla mnie taki bardzo, bardzo pierwotny. Yy, robią świetne prace, mają świetne myślenie, właśnie może dlatego, że są pozbawieni, tych wszystkich zależności i tego całego dziedzictwa życia, jakie mamy w sobie i tego, co my wiemy, czego doświadczyliśmy. Oni tego jeszcze nie mają, więc to jest takie świeże, bardzo naturalne. No to, znakomite. To też powinno wyzwalać kreatywność w nich. Czy ja to, myślę, że, jak to wygląda, bo myślę, że to jest nawzajem. Mam nadzieję, że czasami ich, albo czasami, albo w ogóle ich zaskakuje. Ja, jako ja, ale też nauczyłam się. Prowadzę teraz grupę telewizji UMC, współpracuję, mam taki zespół na stałe stałych współpracowników, ale też mamy wielu wolontariuszy i nauczyłam się jednego, że w pewnym momencie należy mi oddać pole walki. Oczywiście wiesz, korci mnie, żeby tu coś poprawić, żeby tu na coś zwrócić im uwagę, ale to jest taka moje ćwiczenie wewnętrzne takie, że nie jest to kwestia ćwiczenia cierpliwości, tylko jest to kwestia dania im swobody i nieingerowania w te swobody jest oczywiście taki moment to się nazywa kolaudacja kiedy przysłają mi materiały do akceptacji, i wtedy, mów, no, mówię, a tutaj troszeczkę mi tam, powiedzmy, narracja się nie składa, a tutaj sklejka nie taka, a tu może zmiejmy muzykę, a tutaj może pomyślmy nad liternictwem, ale to są tego, to są takie, to są dekory już, takie absolutnie ostateczne, ostateczne uwagi, Naprawdę bardzo profesjonalnych materiałach. I jak oni to przyjmują? Bo tak słyszę czasem, że to pokolenie płatków śniegu teraz jest. A tego nie znałam, tego określenia. Mam taką grupę, że przyjmuję. Mhm, czyli są otwarci na naukę jakąś. Tak. Taką... Są... Otwarci. Jest mi bardzo miło, kiedy na przykład jeden z naszych młodszych kolegów ostatnio powiedział do grupy osób, które przyszły w ramach takiego, to się nazywa, u nas naboru nowych, nowych osób i powiedział, że tu się słyszy dużo uwag, ale te uwagi są rozwijające. I że te uwagi pomagają robić to dalej, ale dobrze. Więc z ust takiej młodej osoby to jest ogromnie dla mnie, czuję się usatysfakcjonowana i zadowolona, szczęśliwa chyba. Oni dają mi ogromnie dużo energii, uwielbiam z nimi rozmawiać. Jeździmy czasami, mamy taką możliwość pojechania gdzieś poza Lublin na dwa dni na jakąś produkcję. Ja się delikatnie usuwam wieczorami, nie chodzę z nimi na wino, piwo. <laughs> Jeśli można powiedzieć o używkach, idę grzecznie do łóżeczka. Oni się integrują już sami, bo wiem, że no, to jest jednak duża różnica wieku i też chcę zostawić im trochę swobody i tego, że muszą się nagadać, wygadać. Ale mówię, myślę, że jest to obopólne. Ja byłabym uboższa bez tego, co oni robią, w jaki sposób pracują. A sądzę, że mam nadzieję, tak sądzę, że im też coś daje z siebie, co im pomaga się rozwijać. No właśnie, bo. Może nakreśl tak konkretnie, co to w ogóle jest za, gdzie to jest, co to jest, te, te, te media akademickie UMCS, bo może nie każdy wie. Ja zapraszam serdecznie do słuchania Akademickiego Radiocentrum, to jest najwięcej roka w to chyba każdy z Lublina kojarzy to hasło. To jest jedna część mediów akademickich, natomiast druga część to jest Akademicka Telewizja UMCS którą obecnie kieruję. One się mieszczą w Akademickim Centrum Kultury i Mediów Hatka Żaka. Radio nadaje na żywo 24 godziny na dobę. Natomiast telewizja nazywa się Telewizją. My nie nadajemy nasze materiały, programy, w tym również filmy dokumentalne, ostatnio z festiwalu języka polskiego W Szczebrzeszenie. Jesteśmy przed emisją, a także jesteśmy przed emisją fantastycznego materiału dotyczącego koła epigrafików i nakręciliśmy o tym niezły materiał. Jesteśmy przed, również przed emisją. E i jeździmy na takie realizacje, ale też obsługujemy Uniwersytet Marii curie Skłodowskiej jako instytucję. Ale to, na czym bardzo mi zależy, to pozostawienie takiej pewnej swobody, żeby ci młodzi ludzie właśnie mogli tutaj realizować różne gatunki dziennikarskie, w nich się sprawdzać. I tak mamy operatorów. Wiadomo. Mamy dźwiękowców, jedną świetną dziewczynę Julkę, mamy dziewczyna dźwięka, jest to się w ogóle bardzo rzadko zdarza. No i mamy ekipę montażystów. Tu jak gdyby powstają te materiały i muszę powiedzieć, że cała ta ekipa, ona w tej chwili liczy całe 10 osób, tej stałej, stałego tego teamu. No, to są ludzie, którzy, to są osoby, które spokojnie już montują materiały na tak wysokim poziomie i realizują materiały. Na tak wysokim poziomie, że y, współpracujemy z telewizją Lublin i innymi ośrodkami, gdzie te materiały są emitowane, co chyba, jak sądzę, świadczy również o poziomie tych produkcji. Mówisz o naborze, to znaczy, że co, każdy student może przyjść? Tak, każdy student, który studiuje w Lublinie. A nie może... tylko na UMCS-ie. Tak, oczywiście. Szefową produkcji w ubiegłym roku na przykład była studentka Kulu. Ale też było mi bardzo miło, ponieważ przyszedł 62 lat na ostatni nabor. A tacy młodzi przychodzą. Tak, tacy A. młodzi. Nie mogłam znaleźć za bardzo formuły na zaproponowanie mu współpracy. No ponieważ jest to jednak, są to media dla studentów i tworzone przez studentów, taka jest ich idea. Żałuję ogromnie, bo myślę, że też on by się mógł od nas dużo nauczyć, ale z racji zawodu, który ta osoba wykonuje, myślę, że też byłoby to znakomite koleżeństwo dla nas, ale musiałam niestety odmówić. To strasznie przykro. No co mają zrobić tacy ludzie? Gdzie mają się powiedzieć? No jak mają zapisać, jeszcze... się, zapisać się na jakieś kursy albo do szkoły filmowej na przykład. Ja Ci powiem zdradzę, że ostatnio sobie właśnie takim postanowieniem ostatniego tygodnia jest powrót na studia. Ja bardzo bym chciała, Aha, jak przejdę tak. na emeryturę, zapisuję się na studia podyplomowe w Gdańsku i będę jeździła na uniwersytet co sobotę na zajęcia. A na jakim kierunku? Gdanistyka, czyli studia poświęcone historii gdańska. Bardzo bym chciała się dowiedzieć jeszcze wielu, wielu rzeczy, i chyba mam taką potrzebę, i tak sobie właśnie ostatnio pomyślałam, że dlaczego nie? ale jeszcze chwilę muszę poczekać. No to trzymamy kciuki, pewnie. A ten człowiek, taki, który przychodzi, młody student do Was, albo nie taki młody, to jakie on musi mieć cechy, żeby się dostać? Musi mieć, z całą pewnością musi mieć. Czyli to jest sumienność, odpowiedzialność. Dosyć szybko. Nie ma czegoś takiego, że robimy w piątek materiał, a ja dostaję przegrane materiały albo listę montażową za 10 dni, bo to jest jednak szybkość. Ten materiał za 10 dni, za dwa tygodnie, on już będzie nieśwież. My go oczywiście wymitujemy, ale ta aktywność w telewizji akademickiej to jest również nauczenie, że jest coś takiego jak deadline. I z rozmów wynika, że te deadliney oni bardzo to przeżywają, że jest coś takiego jak deadline, że trzeba się zmieścić czasowo, a od tego deadlineu wiele zależy też praca pozostałych członków ekipy. Więc to jest to. Następna sprawa to jest współpraca w grupie. Ekipy telewizyjne pracują w kilka osób, to jest gra zespołowa na każdym etapie tworzenia. I tutaj nie można się spóźniać, nie można zapomnieć, nie można nie przyjechać na realizację. My jesteśmy poumawiani z różnymi osobami już na zdjęcia, mamy umówiony transport. No to jest taki system naczyń połączonych i tutaj trzeba grać w jednej drużynie. I to jest bardzo ważne. W tej chwili mamy taką ekipę, która jest nie tylko Zdolna, pracowita, sumienna, odpowiedzialna, ale też jest to ekipa fantastycznych takich relacji międzyludzkich. Oni też się dosyć mieszają, bo są z różnych uczelni, choć głównie są to osoby studiujące na, na UMCS-ie. Jednakże, jednakże, służy to też integracji. Więc w takim dzisiejszym dobie, dzisiejszego zagubienia tych młodych ludzi, tego szukania przez nich miejsca dla siebie, a sądzę, że to, czego tu doświadczają, buduje ich poczucie wartości. Myślę, że jest jakąś wskazówką, w czym by się sprawdzili zawodowo w życiu. To jest ogromnie ważne, bo oni mają 19, 20, 21 lat. To są bardzo młodzi ludzie. Moją dumą i myślę, że nas tutaj, wszystkich w mediach akademickich jest fakt, że nasi, nazwijmy to w cudzysłowie, absolwenci, pracują w różnych redakcjach na terenie całego kraju. To są bardzo znane, znane rozgłośnie radiowe, ale również Stacje telewizyjne. Nasz ostatni montażysta, Mateusz Hazan, Mateusz, myślę, że mogę powiedzieć, montuje już dzisiaj dokumenty bardzo poważne, historyczne, jest w Warszawie i świetnie sobie radzi. I myślę, że jest przed nim ogromna przyszłość. Więc takie są tu możliwości, takie tutaj stwarzamy możliwości. Czyli to, na taką relację uczeń-mistrz można liczyć, tak? Rozumiem. Czy nie bardzo? Tak. Czy raczej jest to takiego uczenia się między sobą nawzajem? Jak to wygląda sprawa? Myślę, że w ogóle tak powinno być relacje mistrz-uczeń. Nie wiem, czy mistrz dużymi literami, czy to tak właśnie nazwać, ale wiadomo o co chodzi. Sądzę, że młodzież potrzebuje, ta młodzież, ta konkretna młodzież potrzebuje autorytetów, wskazówek, licznych wskazówek. W momencie, kiedy uważają, że już są na właściwych torach, to oni odchodzą. I taka, taka też jest specyfika tego miejsca, że przychodzą młodzi ludzie, są jakiś czas, krótszy, dłuższy, i odchodzą już do swoich zadań specjalnych. Ale my się z tym liczymy, że jesteśmy tu jakieś, to miejsce się nazywało inkubatorem medialno-artystycznym. Ja myślę, że coś w tej nazwie jest rzeczywiście, co jest rodzaj inkubatora. To taki Są tutaj przychodzą pisklaki, a wychodzą piękne ptaki. <głos> <głos> Można tak powiedzieć. Wspomniałaś, co chcesz robić na emeryturze, ale zanim jeszcze to nastąpi, <noise> za te kilkadziesiąt lat, to <noise> Twoje ambicje powiedz mi na przyszłość. Bardzo mnie ciągnie pisanie. Ogromnie. Bo chciałabym zająć się też reportażem literackim. To mnie bardzo, bardzo mnie to intryguje i mam taką potrzebę. Jest też w zamyśle jeden, dwa filmy, krótkie dokumenty: jeden tu w Lublinie, a drugi poza Lublinem. Tych aktywności jest dosyć dużo. Jest takie ładne określenie, że lata to jest stan umysłu, wiek jest to stan umysłu. Ja tego wieku w ogóle nie odczuwam i mam takie plany, że mam nadzieję, że to wszystko zdążę zrobić, że to się ziści i że będę się tymi, tą aktywnością jeszcze długo cieszyła i że to będzie możliwe. Tak. Po prostu. Wszyscy tego życzymy. Na koniec pięć szybkich pytań dla Ciebie. Dla Ciebie tak. <laughs> Twoja własna, osobista definicja kreatywności niesłownikowa. Precz z banałem. Precz ze schematami. Aha. Precz ze stereotypami. No dobrze. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności. Dla Ciebie, u Ciebie, w tym, co robisz. Inspiracja. Generalnie chyba inspiracja. I takie poddanie się intuicji. Myślę, że w tej inspira inspiracja i intuicja... To w takim kreatywnym myśleniu, w twórczym myśleniu mają się ku sobie i dobrze w tym duecie wypadają. Mm -hmm. A jeden morderca kreatywności. Nuda. No <grym> Nuda. No Brak akcji, nic nie się. Nie, nie, nie i takie dołujące myślenie o świecie, o ludziach o sobie. A w jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym? Twój, jeden. Ale może być więcej. Mm -hmm. Widzę, że masz problemy z wyborem. Mam problem z wyborem, bo chyba powiem o czymś takim dla niektórych oczywistym, prostym. To jest poranek. Poranek, kiedy mogę usiąść. W oknie z widokiem na magnolię, z której spadają różnokolorowe liście i uporządkować sobie w głowie to wszystko, co chcę dzisiaj zrobić. Ja zaprzyjaźniłam się z kartkami i robię sobie właśnie albo wieczorem. Czasami mi się zdarza wieczorem, kiedy dłużej pracuję, żeby spokojnie spać, ale zazwyczaj jest to ranek. I tak jak mówię, niekoniecznie z filtranką kawy czy herbaty. Ale taki, takie wyciszenie, ja lubię w ogóle ciszę, dla mnie inspiracją jest cisza i ona bardzo jest takim też kołem napędowym, cisza, uwielbiam ciszę i wtedy można zebrać myśli i wystarczy 10, 15, 20 minut takie, takich momentów tylko dla siebie. Kiedy jeszcze nie ma tego rftesu, nie ma tego takiego harmideru w domu. I ten początek, ja polecam, to jest mhm. świetna sprawa. No właśnie, to kolejne, piąte, ostatnie pytanie, czyli jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność. Dużo chodzić. 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 Uwielbiam chodzić. I co, Chod... to, co to robi to chodzenie człowieka? Myślenie. <laughs> To, to jest myśl, chodzenie, to jest myślenie, układanie sobie wszystkiego w głowie. Ja mam ośmioletniego Bernejczyka i często z nim jeżdżę na łąki w Prawiednikach, gdzie nikt nas nie przegania. On tam biega sobie luzem, a ja w końcu mogę pomyśleć chodząc. Dobrze, to fakultatywnie, jak chcesz swobodna wypowiedź na temat kreatywności, proszę bardzo. Nie bać się. Myślę, że strach często nas paraliżuje zupełnie niepotrzebnie. Nie być, nie wiem, czy to jest dobre określenie, jest zazdrosnym, ale jednak umieć polegać na innych osobach, zaprosić inne osoby do współpracy, bo sama burza mózgów, wymiana myśli, to ogromnie dużo daje. To, co powiedziałam na początku, myśleć niesztampowo, nie bać się. Tak, chyba najbardziej bym powiedziała, naj, najchętniej bym użyła tego określenia, nie bać się, iść do przodu. Czasami oczywiście brać pod uwagę, że się coś nie uda, czasami intuicyjnie to czujemy, ale do przodu, przejść do przodu, nie bać się i nie sztampowo. To, to takie trochę, nie wiem czy kredo, ale myślę, że to ważne. Mhm. Tak, bardzo fajna puenta, ale zanim cisza zapadnie, którą tak lubisz, to powiedz mi, gdzie można zobaczyć to, co ty robisz w internetach najlepiej. Gdzie sobie można było kliknąć i... Dziękuję, że o to zapytałeś. Zapraszam serdecznie. W internecie, w sieci znajdziecie państwo w trzech częściach taki film, który zrobiliśmy Stalag 319, o Stalagu w Chełmskim. Bardzo film, który bardzo ważne dla, dla, nas. Film Dyrekcja o Osiedlu Mieszkaniowym, też dokument o Osiedlu Mieszka, słynnym Osiedlu Mieszkaniowym, Helmskim, wzniesionym w dwudziestoleciu międzywojennym, również na YouTubie. Podwórko z widokiem na obóz, na WUDI, na pewno również na sieć, również na YouTubie Telewizji Polskiej a reszta to raczej są trailery, które też zapraszam do obejrzenia, Widzący z Lulina między innymi, a także La, La La Rzecz o Marcinie Różyckim. No i jeszcze oczywiście tutaj ten inkubator. To zapraszam w sposób szczególny do przyjrzenia się produkcją naszej fantastycznej młodzieży na YouTubie UMCs. Jest taki adres, warto go zapamiętać i warto podglądać czasami, co robią młodzi ludzie i w jaki sposób. Mhm. Super. Linki prześlij, to wrzucimy wszystkie w opisie. I co? No ja Ci bardzo dziękuję. Świetnie spędzony czas, ubawiłem się setnie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tobie słuchaczko i słuchaczu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Polub, subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl Dołącz do grupy Ty tu tworzysz społeczność na Facebooku, powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.